Rozpoczynając projekt filmowy z młodzieżą, prowadzę cykl 4 spotkań, które poświęcone są ekipie filmowej, pisaniu scenariusza, kręceniu zdjęć i montowaniu wcześniej zrobionego materiału. Następnie ustalam z młodzieżą temat przewodni albo formę, która będzie obowiązywała ich w danym roku szkolnym. Tematem może być szkoła, młodość, pasja, natomiast formą dokument, animacja, fabuła czy też sonda. Kolejnym krokiem jest ustalenie harmonogramu prac. Podczas działania wspieram młodzież, motywuję ją, radzę, ale jednocześnie pozostawiam bardzo dużą swobodę twórczą, ponieważ wydaje mi się, że tylko dzięki temu młodzi ludzie mogą wyrazić siebie, swoje poglądy, uczucia i emocje. Kiedy filmy są już gotowe, oglądamy je wspólnie w klasie i oceniamy według wcześniej ustalonych kryteriów. Ważne wydaje mi się również to, aby filmy uczniów zobaczyła szersza publiczność. Mogą to być na przykład rodzice podczas zebrania. Wtedy satysfakcja z wykonanej pracy jest o wiele większa. Pracą z filmem w szkole zajęłam się przede wszystkim dlatego, że jest to moja pasja. Zauważyłam również, że młodzież bardzo pozytywnie reaguje na elementy edukacji filmowej, które wprowadzałam podczas prowadzonych przez siebie zajęć. Uczniowie dużo lepiej i na dłużej zapamiętywali informacje, kiedy były one ilustrowane fragmentami filmów, albo też kiedy sami musieli stworzyć film dotyczący danego zagadnienia. W przekonaniu o tym, że jest to dobra metoda edukacyjna, utwierdził mnie również fakt, że każdy uczeń może osiągnąć sukces, ponieważ zadania mogę dostosowywać do ich predyspozycji, motywacji i zainteresowań. Projekt filmowy powoduje, że relacje między uczniem a nauczycielem są dużo lepsze, a dzięki temu praca w takiej klasie wydaje się bardziej efektywna. Współpraca z młodzieżą polega na dyskusji, wymianie poglądów, partnerstwie, co powoduje, że dużo chętniej wypowiadają się również na języku polskim. Jednak najważniejszym plusem projektu filmowego jest to, że uczymy się wzajemnie od siebie, co motywuje i inspiruje do dalszej pracy. No, dali dobrze w skórę. Niby z jakiej racji, że głupi Hitler się znalazł. Młodzież uczy się pracy w grupie, a ta umiejętność jest przydatna również w dorosłym życiu. Uczeń staje się krytycznym i świadomym odbiorcą kultury współczesnej. Dzięki znajomości poszczególnych etapów tworzenia etiudy może lepiej i pełniej wypowiedzieć się na temat filmów obejrzanych w kinie. Różnorodność działań powoduje, że młodzież uczy się samodzielności, planowania działań, rozwiązywania problemów oraz wykorzystywania teoretycznej wiedzy w praktyce.